będziemy wręczać dzisiaj pani Zofii honorowe członkostwo Okręgu Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tutaj się odruszają niektórzy, że sobie uzurpujemy większe uprawnienia niż mamy. Nie, w okręgu mamy te uprawnienia i my dajemy honorowe członkostwo naszego okręgu. Warszawa Wschód to jest Mazowsze prawostronne, czyli po prawej stronie Wisły, w sumie 19 chyba powiatów, także to duży teren, no z województwem mazowieckim się pokrywa. Duży teren. Też mam nadzieję, że będzie się ta współpraca układała tak jak do tej pory. Też mam już zaproszenie od Radzymina, gdzie będzie 1058 dusz liczy Klub Historyczny Armii Krajowej w Radzyminie. Wczoraj pobieraliśmy na powązkach starych ziemię z grobu generała Waltera, który był nie generała Waltera, to majora Waltera, ale to nie ten czerwony Walter, tylko to oficer z pierwszej wojny światowej, z wojny polsko-bolszewickiej. Zginął pod Radzyminem. Pochowani byli razem z narzeczoną, nie zdążyli ślubu wziąć i ekshumowano przed wojną, też ciekawa historia, jego szczątki. Natomiast wczoraj żeśmy z tej mogliby pobrali ziemię, żeby i tą narzeczoną do Kalisza zawieźć z honorami. Teraz poproszę pana Mirka Rozickiego, dokonamy tutaj aktu dekoracji pani Zofii. Dekoracji mogę dać głos. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podpisał Zarząd Główny Światowego Związku w osobie wiceprezesa Jerzy Drzelaśkiewicz. Zarząd Okręgu decyzję podjął 11 kwietnia. Myśmy to ustalali już od marca, także troszkę się ciągnie, ale to mówię ze względu na starty, na zawody, na przygotowania, ale w końcu jakoś żeśmy się spotkali. Dołączamy do tego takie pismo okolicznościowe. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawa Wschód. Zarząd Okręgu w uznaniu zasług w obronie etosu Armii Krajowej, Bóg, honor, ojczyzna, kształtującego naszą tożsamość narodową opartą na wartościach chrześcijańskich, naszej kulturze, tradycji i zwyczajach oraz rozsławianie na świecie imienia Polski i naszych symboli narodowych, nadał jednogłośnie pani Zofii Nocetti-Klepackiej tytuł honorowego członka Okręgu Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Warszawa, 11 kwietnia. Szanowny panie kapitanie 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej Jerzy Nowicki, pseudonim Plastuś.
Szanowny panie poruczniku, obwód Sokołu Podlaski, Kazimierzu Uszyński, pseudonim Szatan. Szanowny panie prezesie Światowego Związku Armii Krajowej, okręg Warszawa Wschód, Jarosławie Witnicki. Szanowni państwo, jako wnuczka świętej pamięci Mariana Klepackiego, żołnierza Armii Krajowej, walczącego w drugim batalionie szturmowym Odwet, pseudonim Cichy, z tego miejsca chcę podziękować za to piękne wyróżnienie. To dla mnie wielki zaszczyt i honor, otrzymując tak ważne wyróżnienie z rąk ludzi, którzy swoją postawą potwierdzili bezgraniczną miłość do ojczyzny i oddanie, kierując się przy tym najszlachetniejszymi przesłankami i wartościami. Jako sportowiec reprezentujący nasz kraj na arenach całego świata jestem i będę tym bardziej dumna, wiedząc, że jestem od tej pory honorowym członkiem Armii Krajowej Okręgu Wschód. Stąd tu przed wami obiecuję i przysięgam pielęgnować pamięć żołnierzy AK, żołnierzy wyklętych, żołnierzy, których marzeniem była wolna Polska. Pielęgnować pamięć żołnierzy, którym podczas boju przyświecały trzy wartości: Bóg, honor, ojczyzna. Żołnierze, którzy zapłacili najwyższą cenę, często życiem, dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla Polski. Niektórzy chcieli, aby pamięć o nich przeminęła, lecz dzięki ludziom dobrej woli tak się nie stało. Jestem dumna, że mieszkam w Polsce, jestem Polką i mogę opowiadać swoim dzieciom o bohaterskich czynach naszych żołnierzy. Bo jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.